Witam serdecznie w następnym wideo w którym omówię, w jaki sposób stworzyć obróz opcją do symulacji, nie będziemy tego ręcznie modelowali, tylko będziemy tworzyli to automatycznie symulacją. Zapraszam serdecznie, Wojciech Ciepłucha. W następnym wideo poradniku przedstawiam, w jaki sposób stworzyć obróz. Chciałbym tutaj zaznaczyć, że już wcześniej wymodelowaliśmy wnętrze w poprzednich wideo stworzyliśmy drzwi, okna, ramy, także zasłony, wazony oraz stworzyliśmy także drzwi i krzesła i stół i teraz chcielibyśmy stworzyć na tym stole obróz to jest zgrupowany obiekt, więc zaznaczamy sobie ten obiekt i następnie przechodzimy do Isolate Selection zaznaczamy go, rozgrupujemy tymczasowo zaznaczamy sobie stół włączamy i wyłączamy jeszcze raz izolowanie i na naszym stole stworzymy sobie obróz obróz będzie stworzony z panelu Create Plane i tworzymy planea, który będzie płaszczyzną naszego obrusa. Patrzymy sobie z widoku top na nasz obrus i narzędziem Select and Move przesuwamy go mniej więcej pod stół, który tutaj nie jest wymodelowany. W panelu Modify zmieniamy jego wielkość taką, żeby też opadł nam za krawędź naszego stołu, żeby trochę miejsca tutaj to zajęło. Więc możemy mniej więcej sobie to dopasować, trochę mniej lub bardziej, jak nam odpowiada, potem możemy to zmienić i przetestować jeszcze raz, jeśli zrobimy symulację. Więc mogę to wyśrodkować, na razie tak, strzałkami będę środkował, mogę też użyć narzędzia align. Gdyby ktoś chciał mieć idealnie w środku, zaznaczamy obrus, align, klikam na stół. I wtedy center to center i względem pozycji X i Y. Więc ładnie mi się ustawi względem pozycji X i Y narzędziem align. I klikam OK. Teraz przesuwa, przesuwa mój obrus nad stół. I teraz mój obrus jest nad stołem. Jest na taką odległość około 20-20 cm nad blatem. I teraz przechodzimy do takiej zakładki, gdzie możemy włączać symulację. Więc mamy nasz obrus, przenazwijmy go. Mamy też jego parametry, około 230 na 140 cm. Też ważne jest to, żeby podział nie był zbyt gęsty i ten podział nie był zbyt rzadki, więc ja tutaj wybrałem taki podział około 60 na 40 przy tej skali, gdzie mam 240 na, 130, na 140 cm szerokości, więc taki podział wybrałem. I teraz przechodzę do zakładki u góry, do Toolbara i szukam opcji tak zwanych Massive X Toolbar. Tutaj ich nie zobaczymy, więc Muszę kliknąć gdzieś prawym przyciskiem myszy, żeby je włączyć. Jak kliknę prawym przyciskiem myszy, na którąś jest ikonek, na przykład na snap, to pojawia mi się taki pop-up, więc nie o to chodzi. Bardziej chodziłoby mi gdzieś kliknąć na szare takie szare puste tło, na przykład w prawym górnym rogu. I wtedy pojawia mi się takie rozwijalne menu, gdzie mogę wybrać jakie toolbary będę widział. Jednym z nich jest Massifix Toolbar, i tym Massifix Toolbar mogę dodawać właściwości. Dynamiczne, kinematyczne i statyczne naszym obiektom. Więc stół będzie obiektem statycznym, bo na niego spadnie obrós, a obrus będzie obiektem tak zwanym M-Clow, czyli obiektem, który traktowany jest w programie jako tkanina. Więc zaznaczam nasz stół, i następnie przechodzę do zakładki. Tutaj lewym przyciskiem myszy przytrzymuję i włączam opcję Set Selected as Static Rigid Body. I następnie w naszym tutaj panelu z modyfikatorami pojawiła się nowa opcja na samej górze Massive X Rigid Body. I tutaj upewniam się, że w opcjach jest włączony static. Mogę włączyć physical materiał, materiał na przykład na concrete, czyli coś twardego to będzie, żeby na przykład obrót się od tego nie odbił. Jeśli to będzie na przykład guma, no to piłeczki na stole z gumy będą się na przykład bardziej odbijały. Zobaczymy, że taka siatka się tutaj nam pojawiła, taka złożona z trójkątów, więc to jest tak jakby taki wirtualny obiekt, o który będzie się opierał nasz obrós. On nie będzie się opierał w 100% na geometrii, którą stworzyliśmy, tylko będzie się opierał na tym boksie, który tutaj na trójkątach został stworzony. Można też tutaj oczywiście wybrać typ tego obiektu, czy ma przejąć tak jakby właściwości oryginalnego obiektu, czy to będzie sfera, czyli na sferze się oprze wtedy ten obrós ja bym w tym wypadku wybrał tutaj opcję Box, więc ten obróz na pewno nie zajdzie nam na nogi i przypadkowo tutaj geometria ze sobą w jakiś sposób nie będzie się przenikała. Więc zaznaczamy stół, tutaj włączamy opcję Static rigid Body Raz, czyli jeśli nie zrobiliśmy tego wcześniej, to yy, teraz to yy, tworzymy. Zaznaczamy nasz obróz i przechodzimy do zakładki Set Selected as m Object. Lewym przyciskiem myszy przytrzymuję, klikam i mój. Obiekt jest tak zwanym obiektem Mclough i teraz tutaj w tym miejscu mogę włączyć start mojej symulacji. I teraz jak włączę start mojej symulacji, to on powinien spaść na stół, mogę ją wyłączyć i w tym momencie jak oglądnę mój obrus, to wtedy jeśli jestem usatysfakcjonowany moimi zmianami to je zatwierdzam. Jeśli nie jestem usatysfakcjonowany moimi zmianami, to timelinerem tutaj przechodzę do zera. Wtedy się powinno to zresetować albo tym tutaj przyciskiem Reset Simulation. I zmieniam właściwości mojego plane'a, ewentualnie tutaj, jeśli będę to potrzebował. I jeszcze raz klikam Simulate. Jak jestem usatysfakcjonowany, klikam raz, żeby wyłączyć symulację. Ona cały czas trwa, dopóki się jej nie wyłączy. I klikam prawym przyciskiem myszy na mój obróz. I następnie przechodzę Convert to Editable Poly, więc wtedy program zapamięta opcję. Pomimo tego, że coś zresetowałem, on cały czas pamięta te pierworodne opcje, które tutaj były po symulacji. Teraz wyłączam izolowanie selekcji i oglądam mój obróz. Jeśli on mi się podoba i jest taki, w jaki sposób chciałbym, żeby był, no to go zostawiam. Dziękuję serdecznie i zapraszam do następnych wideo poradników, w których omówimy inne kroki, w których będziemy uszczegóławiać nasze wnętrze, następnie będziemy ustawiać materiały, teksturować i renderować je w silniku Corona Renderer. Dziękuję serdecznie i zapraszam do subskrypcji oraz kliknięcia kciuka w górę.